Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczyli z medykami w warunkach poligonowych ratowanie ofiar zdarzeń masowych. Żołnierze uczestniczyli w szkoleniu, które przeprowadzili ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Terytorialsi ćwiczyli zasady teriażu, czyli segregacji poszkodowanych w wypadkach oraz ewakuację rannych do szpitali w przypadku zdarzeń masowych, czyli takich, w których liczba poszkodowanych jest tak duża, że przekracza możliwości udzielenia im pełnej pomocy medycznej dostępnej przez przemysł. Przybyły na miejsce zdarzenia służby ratownicze. W 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w grudniu 2020 roku odbyła się kolejna i ostatnia w ubiegłym roku akcja krfiodawstwa. Wzięło w niej udział 51 żołnierzy. Była to największa pod względem liczby krwiodawców akcja w 2020 roku. Terytorialci oddali prawie 23 litry krwi, cyklicznie organizują zbiórki w batalionach i sztabie brygady, a także włączają się indywidualnie w akcje prowadzone przez Regionalne Centrum Krfiodawstwa i Krfiokrwi lecznictwa w Łodzi. Jako honorowi dawcy łódzcy terytorialsi w ramach operacji Odporna Wiosna i Trwała Odporność oddali już prawie 180 litrów krwi. Na prośbę Fundacji Krwinka że przekazali otrzymane od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa czekolady dla dzieci leczących się na oddziale onkologicznym. Tymczasem z okazji Świąt Bożego Narodzenia terytorialsi dostarczali paczki dla seniorów i pensjonariuszy domów pomocy społecznej w województwie łódzkim. Tuż przed Wigilią dowieźli do osób samotnych seniorów i kombatantów wigilijne potrawy i podarunki. W paczkach oprócz tradycyjnych świątecznych potraw przygotowanych przez stołówkę wojskową znalazły się produkty spożywcze zebrane z własnej inicjatywy przez żołnierzy i pracowników batalionu obrony terytorialnej. Wśród kombatantów, którzy otrzymali wsparcie w okresie przedświątecznym, był żołnierz Armii Krajowej, harcerka, szarych szeregów, a także samotne starsze osoby, które w czasie pandemii zwracały się do terytorialców z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy dostarczeniu leków. W okresie przed świątecznym, wsparciem zostało objętych w sumie około 100 osób.